Witam was w drugim odcinku serii Cyberpunk. Nagrywam to pod rząd. No i co? Leca go! Idziemy się spotkać z Jackiem. Zamykamy chatę. Co tam mam? Fał jakieś. Cześć, Vi. Regina Jones z tej strony. Jeżeli będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Usłyszałem Indiana Jones. I jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Okej. Nie, słowo droższe o pieniędzy. Mówisz tak, bo nie masz kasy. Ty też nie masz. No ale nie pierdolę, taki głupot. Okej. Piwko, szyszka, nie, to nie szyszka. Zbawiłem sobie bota, właśnie spuścił mi łap. Okej. Nie mogę się doczekać jazdy autem. Ogarnąłem twoją starą 45. Urody ci ubędzie, jak wykażesz się odrobiną. Mogę sam muzykę puszczać. Tu pewnie nie ma, ja zawsze eskę lubię. A wyłączmy tak, tak starej. Pokaż mi tę spluwę. Uhuhu. Ładny pistolet z długą lufą. Kupione, hihi. Ale mi odwala. Piękna, dzięki. Okej, chcę sobie to wyposażyć. To na pierwszym miejscu myślę, że będzie maszynówka. Lubię maszynowe. Na drugim szturmówkę bym dał. A w trzecim chyba pistolecik. Nóż mi tak jakoś niepotrzebny chyba. Te divierte mi sufrimiento? Zorki! Przypadkiem! Wiecie jak to jest? Ej, to jest OP. To jest OP, dobra. Tylko sprawdzałem jak strzela, nie panikujcie. Korporacja Kang Tao wyraziła niedawno zainteresowanie zakupem tych terenów w celu budowy nowej serwerowni oraz centrum logistycznego. Władze miasta Night City poważnie zastanawiają się nad sprzedażą terenów dzielnicy Chińczykom za symbolicznego eurodolara. A. Was windy nie skorzystam. Co tam masz w ofercie? Wszystko co najlepsze. Wszystko na co mnie nie stać. Nie, no dobrze, szedłem. What? To już wszystko w tym wydaniu wiadomości regionalnych. Dziękuję za uwagę. Okej. Lecimy sobie na dół. Teraz czas na wiadomości lokalne. Już niedługo będziemy świętować Aratama Matsuri. Z tej okazji ulicami Night City przedefilują imponujące wielopiętrowe platformy dashi. Organizatorzy przewidują liczne atrakcje, m.in. wspaniałe koncerty, a także wisienka na torcie Festiwal Teatralny. Sponsorem tego wydarzenia jest korporacja Arasaka. Z niecierpliwością czekamy na to wydarzenie także dlatego, że swój udział w paradzie zapowiedziała sama Hanako Arasaka. Okej, lecimy do Jacka. Wow. Mogę coś sprzedać. Zdziwić. Się nie opłaca.
Nie sprzedaję. Myślę, że bronki mi się przydadzą, się ma Jack. Nie śpieszyłeś się, co ma? Tyle tu siedzę, że zgłodniałem od tego czekania. A czekaj. Mam coś takiego, drugi poziom. Reputacja też. Czy ja mogę sobie coś, nie wiem, coś? Edytować się jakoś coś? To jest ciekawe. Wow. No wam powiem, GTA 5. Wow. Nie słyszałem, czemu mnie nazywają Mono. A jest git chyba. Dziennik to tam. To, czy ja mogę coś sobie tu upgrade'ować? To mi się przyda. Twoje buty. A, tak to działa. Dobra. Siadaj. Skończyłeś? I możemy lecieć do Reapera. Serio? Nie wiedziałem, że lubisz azjatyckie żarcie. Dlaczego tu nie lubić? Makaron jest. O, nic mi się wydaje. A jakby dodać trochę papryki. To ciekaw scenariusza, sosu, gdybym ukradł auto. I że Kilkor się na mnie nie dobrze rysuje. Kojarzę? Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że ma. I to grubo. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? Pepe? No to teraz uważaj. Dexter Deshawn. Pierwsza liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kg fixera. Co? Słabo? No dobra, dawaj. Co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz to sobie prezentować. Postaraj się. Okej. Okay. Ja mam iść? Dlaczego nie ty? Albo T-Bug? T-Bug z Dexterem znają się od dawna. Mnie też już widział. Mówi, że musi sprawdzić jeszcze ciebie. To okay. Jego metoda. Osobiste podejście do każdego, z kim pracuje, rozumiesz? Mówi, że jest staromodny. To świetnie. Sushi też bym sobie zjadł. Dex to ścisła czołówka fikserów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padre albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? Cześć. Wiem, jak to jest z fikserami. Biorą zlecenie, znajdują kogoś, kto je wykona, a potem o nim zapominają. Dokładnie, V. Dokładnie. Smacznego. Dobra, skończyłem. Przywiozłem twoją furę. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarzami. Dzięki, Jackie. Doceniam. Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. To co, jedziemy? Jasna sprawa. W końcu poprowadzę! No. Ja prowadzę. No to co, do Reapera, nie? Jedź powoli. Dopiero zjadłem.
W sumie i tak miałem jechać do Wiktora. Mam randkę z Misty. Co ty nie powiesz? To fajna dziewczyna. Wiesz, ale buja. Czuję, że się przy niej rozwijam. Oj! Dobra. Okej. Sora. Uczę się dopiero. O cholera. No to jesteśmy, chodźmy do środka. Marku, jak ty powiesz do Polak? Przecież nie, powinien bardziej wystawać. To by był Polak. Ładnie jest. Ale nie jesteście panami swych wspomnień. No to, 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 to. Patrzcie, Menele to mają tu życie pierwsza klasa XD. To co to jest? Snight Club? Ta, to jest Snight Club. Sadziłem typa. Ale nie chcecie znaleźć wasze życie. Aha. Chciałem się zabawić z typami. Wiktor już na ciebie czeka. Poczekam tu. Szlak. Mamy z Misty do pogadania. Chodź ze mną, co? Pomożesz mi. Nie chcę tu sam być. Siema, typiary. Fajny koter. Koter. Koteł. Jestem stąd, kurwa, przecież się nie wydam. Co ja zrobiłem? Ptiu! Jest zmęczony, bardzo zmęczony. Hernandez to wykorzystuje. Pięknie wchodzi hakiem, ma przewagę. Ty czego? To musiało zaboleć, Malon. Okay. Cześć, Wiktor, to ja. Dobrze cię widzieć. Ciebie też, ciebie też. Ale zanim spytam, co tam u ciebie, powiedz, co się stało. Na ostatniej robocie musiałem wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałem. Bezsenność? Migrena, mdłości, światłowstręt? Dobra, wrócimy do tego. Bezsenność? Migrena, mdłości, światłowstręt? Pełen komplet. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No dobra, to teraz opowiadaj, co tam u ciebie. Przychodzę po nowe zabawki. Pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zleca mi Dexter DeShawn, to muszę o siebie zadbać. Dexter DeShawn? To nie byle kto. Sean. Ale zaliczki na nowe zabawki, to ci nie kurwi Sean. Wiktor, oddam ci po robocie. Serio, zawsze ci oddaję, nie? No dobra. Ostatni raz. Mogę cię zaatakować? Okej, okay, co ty będziesz mi robił? Zapraszam Martin? Na futer. Okej. Też się trochę podwyższę. Dobra, mordo. Jak w Security Breach. Optyka Kiroshi. Najlepsze co mam. Sam raz na tę okazję. Podpinaj się. Ty sobie wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie. Co on sobie wybierasz? Nie wiem za bardzo, co wybierasz.
to przez przypadek kupiłem, fuck. Czemu mam za mało pieniędzy? Mam 356, a nie mogę kupić. The fuck? Tak jak mówiłem, MK1. Skaner wyświetla dane na rogówce, a oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek. Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. Wow. To będzie dobre. Kompatybilne z Kiroshi. Jestem gotów. Rób swoje. Świetnie. Możemy działać. Już się boję, co on wymyśli. Włóż tu swoją pierwszoligową rękę. Właśnie tak. Dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Au. Ciąć? Czujesz coś? Gadasz trochę jak dentysta. Oni też zawsze mówią, co robią. Uważaj. Au. Jestem stary, ręka może mi się omsknąć. Na moment oślepniesz, bez obaw. Okej. Dostanę Optifine'a. A teraz test. Podpinam cię. Odzyskam wzrok z pluwą przy łbie. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń, przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i takich tam. Jak ci się to widzi? Wszystko gra? Prawdę mówiąc, bywało lepiej. Cierpliwości. Adaptacja? Może chwilę potrwać. Pora na skaner. Mózg musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał twoje intencje. Okay. Czyli chyba wszystko git. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. Ciekawe. Jak w zegarku. Wow. Wyciągnij broń. Powinieneś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. Wow. Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu po wirusie. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brał te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Co to robi? Ogólnie rzecz biorąc, podkręca neuroprzekaźniki i usuwa część efektów ubocznych adaptacji wszczepu. Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u ciebie dług. Dawaj, młody. Pokaż im, na co cię stać. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. Jest. Siebie. Oj. Kto wygrywa? Hernandez. Kiedyś ten idiota Malone już dawno leżałby na deskach. Ale teraz wszyscy mają tak wyścielone opony mózgowe, że redukują 3/4 impetu ciosu. Czaję, no.
Tęsknisz za tym, co? Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już się nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów... ...gotuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że Misty ci pomaga. I że znosi twoje marudzenie. Wynajęcie i miejsca na sklepik było najlepszą decyzją. Dobra, jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę za... W pewnym wieku człowiek wyzbywa... Jak w ogóle idą interesy? No nie najgorzej. Korposi już się nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za... Nie mam teraz kasy. Sorry. Spokojnie, nikt nie musi ginąć. O, no i dobrze, że zwierzaki zginą się mamy. Wybacz, nie mam jak ci zapłacić, nie mam kasy. Nie tu. Gdzie to było? Twojego serca, słoneczko. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich. O, jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Dexem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do ciebie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, pewnie zauważyłeś. Temat mnie interesuje z różnych stanów. Są ludzie, mogę którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, wiem jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Chcę z NPC-tem pogadać. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Byle jakim, to jest pierwszy lepszy. Przed jednostką Maxa. Siemano. I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go bezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? No, mogę pogadać z nim? Chłopcy, precz! Nawet was samych! Wasze życie, wasze troski... Znowu na dzielni? Co jest? Co? Siema! Dobra, idźmy. A podjadę sobie. Muszę się nauczyć prowadzić. What? Sorki. Ty, bo to nie jest mój wóz, kste. To jest mój wóz. Dobra, nie ma dowodu. A, to jest ten typo. A boj, to nie ten. Nie, to nie ten. Dexter Deschamps we własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka i dożyć sędziwego wieku? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? To jakiś test? Osobista pasja. Znaczy zagadki. Filozofia, panie Wi. Mam dla ciebie robotę.
Dużą robotę za poważne pieniądze. Opowiadaj, co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Mhm. Kto jest właścicielem tej technologii? Kirko. Arasaka. Czy to problem? Motherfucker, czy to problem? Nie, żaden problem. Po prostu wyrok śmierci. Dobrze wiesz, że w tym mieście nikt nie stawia się Arasace. Duże ryzyko to duże zdobycze, panie V. Pierwsza zasada Afterlife. Poza tym nie jestem głupi. Zrobimy to po cichu i rozważnie. Nikt nigdy nie powiąże nas z tą robotą. A w ogóle mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Maelstromu. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież biochipu. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Maelstromem? Macie kosę? Odpal te drzazgi. Trojana mi zainstaluje. Dwa tygodnie temu Militech traci transport. Nie wiedzą, że kradną go kangusy z Maelstromu. W transporcie jest Flathead, robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść chip. Kupiłem go od Maelstromu, a ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną naszej umowy. Brick był przywódcą gangu. 3 dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simona Randalla, znanego Boys. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militechu. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wozi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Tak. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem. Czemu Parker? No i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. T-Bag jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a Czekiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba, o co mi chodzi. Padło na ciebie. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie's Bar. Flatheadem musisz zająć się sam. Panie V, jeszcze jedno. No co tam? Śmierć w chwale czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Do zobaczenia. Jednak żywot, wiesz? Właśnie, jak to dziwnie się drzwi otwiera. Okej. Okay. Jackie, widziałem się z Dexem. Poczekaj.
Niby mnie sprawdzał, ale tak naprawdę wpakował nas w przepychankę pomiędzy Militechem a Maelstromem. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował Plikowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Royce'em. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Niezły wypadek. Nie brzmisz na zachwyconego. Co wiesz o tym Royce'ie? Kurde, kamerę mi zepsuło, no. Fajne autko. Kilka. Dobra, lecimy bez kamery. Jest jeszcze druga. Oddzwonię. Gitarka, mamy zarąbistą furkę. Wróćmy do rozmowy. Łatwo. Ty? A tekst co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? Podobno. Czekaj. Where is V? Okej. Jak mogę wybrać? O! No ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. To jak chcesz do tego podejść? Maelstrom czy Parker? Fuck! Przelecieć na razie. Do okolicznych jednostek. Mamy aktywność w Watson. Pewnie znów zbyt mi tego, ale przyjąłem. Podliczcie mi na... Okej, no i co dalej? Żyjesz tam. Zaczniemy od tego Maelstromu. Wpadniemy do nich z wizytą. O rany. To ja. Gdzie ta trasa, kuźwa? Podjadę pod Olfos i trochę pomęczę. Hasta luego. Jesteś w gównie po uszy. O! Cholercia. Cholera, no. A, to nie tędy. Tam jest Jack. Czekajcie, ja chcę pierwszą tą skrytkę zrobić. Patrzcie, jak wyhamowane pięknie. Kpina kurwa! Wysyłać klinę do takiej dzielnicy? Rok przed emeryturą? Nie kpina. Strzej bym wziął, ale oszczędzę sobie. Sorka. Nie wyhamowałem, tylko już nie narzekajcie, co tu jest. Rozejrzyjmy się tu. Jakiś pies, chyba pizzeria? Tu jest coś, co mi pizzę przypomina. Ej! Tylko przybliżałem i chciałem celować. Sora. No dobra. Aha, to jest to gówno. Chcemy się z Jackiem spotkać. Wow!
GTA 5 kuźwa. A tędy se pojedźmy. O nie, tędy nie ma trasy. Jaka walka, co wy mi tu gadacie? Łatwo, przebite opony. Przydałoby mi się auto zmienić. Wow! Co to jest? What is this? Schody, nie? Tak. Tu mogą być jakieś autka fajne. Schodzimy na 01. Powtarzam. Schodzimy na 01 w sektorze. Możecie wracać bez odbioru. To jest jakieś, czy mi się wydaje. Nie wiem. Koleżko, już fajny wóz, wiesz? Wszystko mi jedno. Tu jest jakiś fajny z pogotowia, ale już tym jedziemy. Może mi się jakiś inny spodoba. Ładnie, ale chyba taki mieliśmy. Mieliśmy to inny. Zara po trąbie. No cóż. Ma pani pecha. Sorki. Jak zawsze, przyjąłem. Zaraz będziemy. Jack! Ratuj! Sorki! Wyhamował. Co panikujecie? Czy jednak tu dobrze jechałem wtedy? No jestem, mordo. Zaparkowane profesjonalnie. Witam, co mi tu kuźwa piszą? A, gdzieś to mam. Nawet nie czytam, że... No co mi tu znowu? Opowiadaj, co ustaliłeś. Stout, skąd masz ten numer? Czekaj. Mam nie tylko numer, ale też informacje na temat zaginionego transportu. Uspokój tego skurwiela! Mów co wiesz, szybko! Spokój. Nie przez telefon. Spotkajmy się i dobijemy targu. Targu? Nie ma przejazdu. Skyline Drive w stronę NID. Podkładką jest kanał burzowy. Tam się spotkamy. A. Jack, jedziesz? Mam fajną furkę. Co jest kuźwa? Aha. Nie pozwalają mi mojego autka wziąć, nie wiem czemu. Dobra, no nie to, to inne. Dobra. Same stoi. Ty, jak ja ci tu zalawalne od tyłu. Jakiś debil tam prowadzi, dobra. A myślę, że pojedziemy na skróty. Jakiś
Myślałem, że to się rozwali, no dobra. Jedziemy. Drifting. Siema mordo. Przypadkiem ci przejechałem, wiesz? Ja wam dam zaraz ten ognia. Chyba jak mam zjechać niżej naokoło. Go, go, Power Rangers. Oj, przepraszam. Oj, przepraszam. Sorka, wykręcałem tylko. To jest fajna furka, ale... No dobra. Zostawmy ją. Czy ja się zabiję, jak wyskoczę? Ale muza. Noż. Czy możesz w nic nie uderzać? Zobacz, się zabije, jak wyskoczę. Nie, po prostu mi to zahamuje. Dobra, to zróbmy jakiś wjazd z tyłem wejścia z smoka. Siema, aha. A, aha. O, okay. Jest. Zaraz. To ty do mnie dzwoniłeś. Cześć, madam. Tak. What? Myślałeś, że będziesz mnie szantażować, skurwielu? Stawiać warunki? Postaw teraz, kurwa, warunki. Nic nie powiedziałem, fuck. Jezu, Meredith! Zamknij pysk! Sonda gotowa? Gotowa. Odpowiadaj na pytania. Tylko bez pierdolenia. Jesteś tutaj sam? Tak. Całkiem sam. Mówi prawdę. Sprawdzić teren. Na wszelki wypadek. Antony Gilchrist. To on jest twoim kontaktem? To on dał ci namiary na konwój Militechu? Ten tutaj? Nie znam go. Potwierdzam. Posłuchaj mnie. Wiem, gdzie jest transport i mogę ci pomóc. Proszę tylko o małą przysługę. Mówiłem ci, kurwa, przecież ci mówiłem, że nie jestem jebanym kretem. Uciszcie go. Wypuść mnie natychmiast! A jego puśćcie. Niech powie, o co chodzi. Nie można było tak od razu. Nie wkurwiaj mnie. Mów, czego chcesz. No dobra, no. Potrzebuję robota. Model Flathead. Muszę wyciągnąć go od ludzi, którzy cię okradli. Pozwól mi go zatrzymać, a wtedy ci ich wystawię. Jak chcesz się z nimi dogadać? Będą oczekiwać, że im zapłacę. Zrobię to. Albo zabiorę go siłą. Niech będzie. Jeden warunek. Zapłacisz moimi pieniędzmi. No dobra, bierzemy. No dobra. Wszystkiego dopilnuję. Co, uciekniemy z tym? Wystarczy, że użyją chipa. Więcej cię nie obchodzi. Okay. Jeżeli spróbujesz mnie przekręcić, do... Wal się.
Wiem się i znajdę cię. Nie to miałem zrobić. Popełniasz błąd! Ta kurwa jest na liście do odstrzału! Zabierze cię ze sobą na dno! A ty gnaju. No już teraz zrobi się mogę. Mam swój głos. Czy jest on tak czadowy? No nie wiem. Wolny jest. Wow. Chyba popełniłem błąd. Albo nie. W drift to ta umiem, kurde. Ładnie zaparkowane. Lecimy. Od razu do roboty, mano? No dobra. Nie znam was. Otwórz drzwi. A byliście kurwa umówieni? Jesteśmy od Dexa. Chcemy gadać z Royce'em. Hala główna, czekamy. Ty pobiegniesz szybciej, mordo. Musisz za mną nadążyć. Się zastrzałem przez chwilę. Przytulnie tutaj. Brakuje tylko jakichś kwiatków. Było to windy. Przygotowali się. Na WS. Siemano. Jo nie chciał, jo nie wiedział. Leżeć, kuźwa. Tak, wciąż jestem cały. Najwyżej mają coś w rodzaju naszego robota. Chodź, podjedziemy na górę. Lecę. Przygotuj się. Royce pewnie już na nas czeka. Uważaj, są tutaj! Braci! Będzie się działo. Wyskocie. Popełniliście duży błąd. Cicho sieć. Te moje broni są jakieś takie
trochę tandetne. Puta madre! Zamknął nas. Szukaj Flatheada, powinien gdzieś tu być. Co mam poszukać, kurwa? O, to jest dobre. Znalazłeś coś? Jeszcze nic. Szefie, nie mam nic. Co mam tu zrobić? Dobra, zniszcz kijówkę flat ten. Mnie się wydaje, że to tam na górze było. Nie można po prostu kuźwa otworzyć. Chyba. Albo i nie. No debil ze mnie. A chwila, co to tam jest? Jednak nic. I nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu. Dobra widzowie, nie mam pojęcia i po prostu też zrobimy sobie ten odcinek, myślę, w kolejnym odcinku. Ten odcinek, tą rzecz w kolejnym odcinku, więc dziękuję za oglądanie tego. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Flathead. Akurat znalazłem. MT-0D-12. A i tak. I logo Militechu. Obejrzyjmy go sobie. Otwórz ją. Obejrzyjmy sobie ten sprzęt. Piękny kawałek chromu. To jest poezja naszych czasów. Trzeba umieć to docenić, mano. Jest wszystko. Body controller do sterowania. Świetnie. Ruszajmy. Poczekaj. Po pierwsze, mam dwie rzeczy fajne.
Okej, myślę, że jest git. Sobie to też zakończę, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za drugi odcinek z gry Cyberpunk. Widzimy się w trzecim odcinku Eluwina.